że nie możemy dopuścić do tego, aby ta niebezpieczna sytuacja na granicy grecko-tureckiej przerodziła się w kryzys migracyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015. A żeby do tego nie doszło, musimy granicę grecką traktować jako granicę Unii Europejskiej. To jest nasza wspólna granica, którą musimy obronić przed nielegalnym napływem imigrantów. Polska jest w stanie bardzo szybko, jeżeli będzie taka potrzeba, wysłać do Grecji 100-osobowy oddział Straży Granicznej i 100-osobowy oddział Policji. Jesteśmy w stanie Grekom udzielić bardzo realnej pomocy.